Music Dance Show. Moi drodzy, kolejnym zespołem, który gości na gali Disco Polo w klubie Milano w Baćkowicach jest zespół Mateo. Witam Was serdecznie. Witamy. Cześć Magda. Jak Wam podoba się publika w klubie Milano? Rewelacyjnie, jesteśmy tutaj drugi raz. No i bardzo nam się podoba. Gramy w wielu klubach w całej Polsce, ale tutaj w Milano, w Baćkowicach okazuje się, że jest jedna z najlepszych publiczności w Polsce. No. Kolejne płyty, które wydacie, jakie teledyski będą promować, wspomagać promocję tego właśnie krążka kolejnych? Wiesz co, w tej chwili tak, ta płyta została promowana tym teledyskiem, bo ten Brak mi Ciebie, więc już nie będziemy wybierać piosenek z tej płyty i promować tej płyty, bo już ona już jest w eterze. Z tego co wiem, to nawet w internecie już do ściągnięcia jest, no niestety. Tak jak powiedziałem, ale internetu. Następna płyta jesienią. Będzie piosenka prawdopodobnie promowana pod tytułem Grawitacja, którą nagraliśmy wspólnie z Piotrkiem. To jest bardzo wakacyjny utwór. No myślę, że na wakacje, 2012. Właśnie, chłopaki, a jak wy spędzacie wolny czas, wakacje na przykład? Wiem, że wakacje właściwie, może inaczej, urlop po wakacjach, kiedy kończą wam się już grania takie masowe, gdzie są plenery, imprezy i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wypoczywacie? Wcale grania się nie kończą, za tydzień zapraszamy do klubu Bolero, za dwa tygodnie do klubu Milano i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową www.zespołmateo.pl. A jeśli chodzi o przyszłe koncerty i wakacje, no to ja jestem sympatykiem, zwolennikiem wakacji nad polskim morzem. Jest trochę zimno. Pędzam. No byłem w tym roku dwa razy. Byłem w Hel, byłem w Mielnie. I powiem, byliśmy takim razem w Mielnie. I powiem Ci szczerze, Magda, że wakacje w Mielnie wspominam bardzo dobrze i było ciepło. Dlaczego? Było ciepło. Było bardzo ciepło, nawet gorąco. Madziu, słuchaj, my mieliśmy jedyny tydzień ciepłego lata, który był w te wakacje 2011, dlatego bardzo miło je wspominamy po prostu. Czyli cóż, chłopaki, tam gdzie wy się pojawiacie, tam zawsze jest ciepło, gorąco i tutaj właśnie w klubie Milano również dzisiaj tak jest. Ten, kto tutaj nie przybył, ten trąba, więc mam nadzieję, że przyjedziecie za rok, a może jeszcze i w tym roku. Więc cóż, dziękuję wam chłopaki serdecznie za wywiad i co, bawimy się dalej. Również dziękujemy Ci, Madzie, za piękny wywiad, za wspaniałą atmosferę. Fajnie, że możemy się pokazać w telewizji TVR. Fajnie, że możemy rozmawiać z Magdą Jabłońską. I do zobaczenia na naszych koncertach. Music Dance Show.